Super, bardzo mi miło, że ze mną jesteście. Jeszcze mam jakieś tam 30 sekundek do tej 13, więc na spokojnie sobie poczekam. Oczywiście, tak jak Edyta powiedziała, wszelkie pytania, które macie, piszcie, ja też mam otwarty czat cały czas, więc jeśli coś się pojawi takiego bardzo w temacie o tym, co mówię, to jak najbardziej piszcie i ja będę sobie to kontrolować, ponieważ ten czat cały czas mam otwarty, więc nie będzie tutaj najmniejszego problemu, jeśli chodzi o to. No dobrze. W takim razie, słuchajcie, rozpoczynając, czym w zasadzie jest Hashimoto, bo to jest chyba takie najważniejsze pytanie na początek, bo o tym, jak trenować, to za chwilę, ale czym w zasadzie to Hashimoto jest? Słuchajcie, tak naprawdę wszyscy kojarzą Hashimoto tylko i wyłącznie z gruczołem tarczycy, a tarczyca jest to największy gruczoł wydzielania wewnętrznego w naszym organizmie, znajduje się on w okolicach szyi. Taką najbardziej popularną rzeczą, jaką możecie sobie skojarzyć z tym położeniem tarczycy, są wole, czyli takie bardzo duże przerosty właśnie gruczołu tarczycy, które tworzą taką narośl pod gardłem. To jest właśnie okolica, gdzie jest położona tarczyca. Oczywiście każdy z nas, jeśli nie miał jej wyciętej, to takową posiada. Ma ona dwa płaty, prawy i lewy, więc on się układa ładnie, symetrycznie z dwóch stron. I tym jest właśnie tarczyca, ale rozwiewając troszeczkę tą wątpliwość, co oznacza gruczoł wydzielania wewnętrznego. Otóż tarczyca, moi drodzy, wydziela różnego rodzaju substancje, a między innymi też substancje, które są po prostu hormonami. I niestety, i teraz się należy skoncentrować, czy podczas choroby Hashimoto można brać udział w zawodach biegowych? Tak, można. Jak najbardziej, tylko trzeba odpowiednio przygotować trening, o czym będę mówiła za chwilę. Jeśli chodzi o tarczycę, to jest to narząd, który jest odpowiedzialny za wydzielanie wielu hormonów, ale jest również sprzężony z wieloma rzeczami, które posiadacie w ciele. Czyli nie tylko jest taka tarczyca, która coś tam wydziela, ale jest również przysadka mózgowa, z którą działania tarczycy są sprzężone. Jest również podwzgórze, z które również jest sprzężone w pewnym sensie i poprzez pewne działania biologiczne z tą tarczycą. Nadnercza również wchodzą w bardzo mocną kooperację, jeśli chodzi o hormony tarczycy, czyli de facto wpływają na rodzaj jej pracy i na jakość jej pracy. Zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn tarczyca jest sprzężona z hormonami płciowymi, czyli poziom estrogenów głównie tutaj będzie miał wpływ na to, jak wasza tarczyca będzie działać. Więc jak widzicie, tak na dzień dobry, dużo tego. Czyli różne rzeczy mogą działać i wpływać na to, jak wasza tarczyca de facto działa i jaka jest jakość tego działania, bo to o jakość nam głównie tutaj będzie chodziło. Rozwiewając też taki mit, że tylko kobiety chorują na Hashimoto, nie, absolutnie nie jest tak, że tylko kobiety chorują na Hashimoto, mogą również chorować mężczyźni, więc tutaj panowie, duży czerwony wykrzyknik dla was, również na choroby tarczycy z całego przedziału, jaki jest, ponieważ nie tylko jakby Hashimoto jest, my mówimy o tym, że to jest choroba tarczycy, nie do końca tak jest, dlatego zaraz to wyjaśnię. Natomiast panowie też mogą, nie tylko kobiety, panowie mogą też chorować na wszelkie choroby związane z Hashimoto. Ja osobiście znam kilku mężczyzn chorujących na Hashimoto, ale również na niedoczynność tarczycy na przykład, tak? Dalej, czym to Hashimoto jest de facto? Hashimoto nazywamy to taki zespół objawów tak naprawdę, które musi być potwierdzone kilkoma rzeczami. Po pierwsze, jest to zaburzenie czynności tarczycy w sensie wytwarzania hormonów lub reaktywności tych hormonów. Podstawowym panelem badania hormonów tarczycy jest TSH, FT3 i FT4. Zależne od siebie oczywiście jak najbardziej tak, ale co się dzieje? Robię sobie panel tarczycowy, wychodzi mi wszystko w porządku, ale mam zespół objawów, które ja widzę, nie wiem, jestem zmęczona, przysypiam bardzo często, jestem nieskoncentrowana, mam nieefektywny sen i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że no jakby odpuszczam sobie badanie tarczycy,
No bo teoretycznie hormony wyszły ok. To, co jest ważne, czasami bardzo mało, to jest odsetek około 12%, gdzie będzie wykazywane Hashimoto tylko i wyłącznie w przeciwciałach kierowanych ku tarczycy i przeciwko anty-TPO i anty-TG, czyli przeciwko peroksydazie tarczycowej i drugiemu przeciwciału też działającemu wobec tarczycy. Więc jeśli to poskładać tak do kupy wszystkie te słowa, które powiedziałam, tak naprawdę Hashimoto nie jest problemem z samą tarczycą. To jest efekt zaburzeń układu immunologicznego, czyli odpornościowego, i odpowiedzią tarczycy jest jej zaburzenie. Tak to działa. Co to oznacza? Hashimoto jest chorobą autoimmunologiczną. O co chodzi? Chodzi o to, że wasza tarczyca zostaje atakowana przez wasz organizm. Czyli krótko mówiąc, jakbyście sobie chcieli to wyobrazić, macie dwie ręce i nagle wasza zaczyna zjadać i łamać waszą lewą rękę. Tak wygląda to w przypadku Hashimoto. Czyli o co chodzi? Wasze ciało atakuje wasz narząd, wasz prywatny narząd, czyli ten, który jest waszym od urodzenia i teoretycznie nie powinno tam się nic takiego zadziać, ale się dzieje. Dlaczego tak jest? Generalnie spektrum chorób autoimmunologicznych jest dosyć szerokie, a tak naprawdę ich podłoże jest nie do końca znane. Jeśli chodzi o tarczycę, to bardzo duże powinowactwo genetyczne tutaj mamy, czyli to jest to, co powiedziałam, jeśli ktoś z nami był na początku, że ja badam swoją tarczycę, ponieważ u mnie w prostej linii, czyli moja mama, ma zaburzenia po prostu z tytułu właśnie wydzielania hormonów tarczycy i de facto z samym narządem tarczycy. Dlatego ja badam te hormony, ponieważ wiem, że jestem w grupie ryzyka i mogłam odziedziczyć taki gen, który w pewnym momencie zrobi klik, będzie zaktywowany i po prostu jakby moja tarczyca zacznie nieprawidłowo pracować. I to powinowactwo genetyczne jest dosyć duże, my o nim mówimy tak w medycynie dosyć mocno, że jeśli były takie problemy, to warto wykonywać badania tarczycy i warto ją po prostu kontrolować. I to jest taka jedna strona medalu, że takie powinowactwo genetyczne istnieje, ale nie jest to zero-jedynkowe, na co ja jestem przykładem. Od wielu lat tak naprawdę badam co jakiś czas tarczycę, to jest co roku, co dwa lata, co półtora. To zależy też jak się czuję i kiedy do końca mam czas. Natomiast nie mam z nią żadnych problemów, zawsze moje badania wychodzą ok. Ale co jest bardzo ważne właśnie tutaj w kierunku Hashimoto, ja badam również przeciwciała, które najczęściej nie są w panelach podstawowych, czyli poza TSH, FT3, FT4, badam również anty-TPO i anty-TG. I zawsze z badań krwi robię te badania, ponieważ wiem o tym, że jest mały odsetek osób, ale jest, który nie będzie miał zaburzeń TSH, nie będzie miał zaburzeń FT3, nie będzie miał zaburzeń FT4, a okaże się, że wyjdzie zaburzenie anty-TPO. I co ciekawe, część z tych osób może mieć objawy, a część nie. I to jest podobny odsetek, bo to mówi się o 10-12% osób też, tak mówią badania, które przeciwciała anty-TG i anty-TPO na bardzo niskim poziomie, ale nie mają żadnych innych objawów, czyli jakby są ok. Ich ciało wytwarza jakieś tam przeciwciała przeciwko tarczycy, ale jeszcze nic się negatywnego nie pojawia. Bardzo ważną kolejną rzeczą, jeśli chodzi o stwierdzenie w ogóle Hashimoto i jakby przyklepanie tej diagnozy, jest USG tarczycy. Dlaczego? Dlatego, że ten narząd w USG po pierwsze jest widoczny, a po drugie on daje bardzo charakterystyczny obraz w USG, czyli zmiany po prostu. To tak jakbyście po prostu chcieli zbadać sobie kości i okazuje się, że prawa ręka wygląda normalnie, a w lewej nagle macie po 6 paliczków, bo to tak trochę wygląda. Ze względu na to, że bardzo małe limfocyty, czyli mówimy tutaj o układzie autoimmunologicznym, zaczynają atakować i jakby oblepiać delikatnie tą tarczycę. Ona jest lekko rozprężona, może być powiększona w obrazie, natomiast na pewno osoba, która będzie robiła USG, napisze, że to jest obraz wskazujący na Hashimoto. I pamiętajcie o tym, w
że nie może być tak, że same badania powiedzą, że macie Hashimoto, tylko badania choroby jakby z krwi, lub że sam obraz powie, że macie Hashimoto. To tak nie działa. To musi być zestaw objawów i to już jakby jest w zadaniu endokrynologa, aby to stwierdzić, ale zaznaczam, ponieważ czasami wiem, że się zdarza, także po samym USG tarczycy już jest wpisane choroba Hashimoto, a okazuje się, że hormonalnie tam jest wszystko w porządku, więc ten obraz może być zaburzony z jakiegoś po prostu innego tytułu i o tym należy pamiętać. Podsumowując tą część i mam nadzieję, że była ona jasna, Hashimoto jest to choroba autoimmunologiczna, czyli pochodząca z autoagresji, czyli wasze ciało zaczyna atakować waszą tarczycę, a ta tarczyca poprzez próby obrony i jakby pracy w miarę prawidłowej zaczyna nieprawidłowo pracować, ponieważ jest najczęściej zbyt mocno obciążona i możemy spokojnie powiedzieć, że toczy się w niej taki proces zapalny, przez co, tak jak powiedziałam, ona reaktywnie działa z przysadką, gonadami, pod wzgórzem, nadnerczami. I te wszystkie rzeczy połączone ze sobą, jeśli jeden z tych elementów zaczyna zawodzić, to okazuje się, że po prostu inne również mają problemy. Stąd bardzo często u kobiet na przykład zaburzenia hormonalne również z tytułu takiego gonad, czyli po prostu tych hormonów płciowych. I do tego dochodzi jeszcze tarczyca, tam zachodzą sprzężenia wzajemne od siebie hormonów i o tym należy pamiętać, że to tak naprawdę powinno się badać w całości. Skąd pochodzi Hashimoto, czyli dlaczego nasze ciało zjada naszą tarczycę, a w zasadzie bardziej próbuje niż zjada? Do końca nie wiemy. Powinowactwo genetyczne to jest pierwsza rzecz i druga rzecz, do której chciałabym teraz przejść, to są czynniki środowiskowe i one tak naprawdę, mówi się o tym i to są badania amerykańskie 2018 rok, że tak naprawdę Hashimoto stało się taką bardzo popularną chorobą, chorobą celebrytów i to właśnie te czynniki środowiskowe mają największy wpływ na to, że na Hashimoto chorujemy. Czynnikami środowiskowymi będziemy nazywać stres, czyli to, co nas otacza, to w jakim stanie też emocjonalnym poprzez sytuację w życiu, w jakiej się znajdujemy. Palenie tytoniu na przykład, dieta, tak? Nasz system dobowy, czyli czy my śpimy, czy my nie śpimy, czy my się regenerujemy, czy nie. To są te wszystkie czynniki środowiskowe, które wpływają na wasze ciało. I poprzez to po prostu wasza tarcza i wszystko inne może się dziać. Jeszcze o tym, że jakby jest to taka bardzo cywilizacyjna choroba, świadczy to, że mówi się już w tym momencie i to są badania chińskie 2019-2020, nie chcę skłamać tutaj, który rok, ale mówi się o tym, że Hashimoto powstaje z podłoża wypalenia nadnerczy. O co w tym chodzi? Już tłumaczę. Nadnercza są jednym z, jakby odpowiadają za wydzielanie kortyzolu w bardzo dużych ilości, a jeśli my teraz żyjemy w stresie, biegamy wszędzie, mamy stres, mamy bardzo wysoki poziom kortyzolu, to w pewnym momencie te nadnercza, mówimy o tym, że one się zaczynają wypalać, a sam kortyzol wpływa bezpośrednio na tarczycę. Więc jest to sprzężenie również połączone i w momencie, kiedy po prostu mamy bardzo wysoko kortyzol, cały czas utrzymywany, nie śpimy, nie regenerujemy się, tak? Czyli nasze ciało jest obciążane, a jednocześnie bezpośrednio te hormony są ze sobą skonektowane, wpływają na siebie, dlatego tarczyca również wtedy zaczyna nieprawidłowo pracować. I to powinniście wiedzieć. Dobrze, przechodząc dalej, czyli czynniki środowiskowe, to jak śpimy, to jak jemy, to jak żyjemy, w jakim stanie jest nasz układ, że tak powiem, ta strefa mentalna jest również bardzo istotna przy Hashimoto i należy o nią bardzo dbać. I jeszcze raz podkreślę to bardzo mocno, że tak naprawdę Hashimoto jest chorobą wywoływaną z tytułu problemów z układem odpornościowym, a nie z samą tarczycą. To jest odpowiedź. I to należy sobie bardzo wziąć do siebie. Dlaczego? Dlatego, że za chwilę będę mówiła o całym trybie naszego życia generalnie, jaki ma wpływ na Hashimoto i jak z tym działać, jak z tym żyć. I chcę, żebyście o tym pamiętali, bo zobaczcie, jeśli powiem układ odpornościowy, to pomyślicie o czym? Nie pomyślicie o jednym gruczole, jakim jest tarczyca,
tak? Tylko pomyślicie o całym waszym ciele. No i tu właśnie clue tego wszystkiego, że to całe wasze ciało może generować Hashimoto. I pewnie pojawia się takie pytanie, no to czy da się to Hashimoto wyleczyć? Słuchajcie, no to jest tak, że Hashimoto, czy generalnie choroby związane z tarczycą, nie jakby w medycynie posługujemy się takim określeniem, że nie są to uleczalne choroby, natomiast przechodzą w okres remisji. Co to oznacza? Oznacza to nic więcej, jak to, że macie kiepskie wyniki, źle się czujecie, macie jakiś ciężki okres w życiu, to Hashimoto zaczyna się nasilać, tak? Czyli ta tarczyca pracuje cały czas coraz bardziej niestabilnie. No i okazuje się, że jest źle. Natomiast poprzez wpływ na cały wasz rytm dobowy możecie to poprawić. I wtedy na przykład możemy dojść do takiego momentu, w którym powiedzmy jest bardzo niska dawka hormonów albo w ogóle udaje wam się to wypracować w takich normach, że gdzieś tam jesteście w stanie nie przyjmować również nawet leków, a jednak żyć, ale to trzeba umieć siebie obserwować, o czym za chwilę powiem. Jeśli ktoś podejrzewa u siebie Hashimoto lub w ogóle zaburzenia tarczycy lub w sumie nie do końca wie, co się z nim dzieje, to już mówię, jakie obrazy i jakie rzeczy mogą nam wskazywać na to, że jest to tarczyca. Wszelkiego rodzaju zaburzenia hormonalne, one oczywiście mogą być powodowane przez coś innego, ale tarczyca, tak jak już wymieniłam wcześniej, te wszystkie rzeczy w naszym ciele, ona jest sprzężona z bardzo wieloma procesami na różnych poziomach, więc warto, jeśli macie zaburzenia na przykład hormonalne, warto sobie tutaj też sprawdzić, czy po prostu ta tarczyca działała w porządku, czy nie. Do tego od razu pojawiło się pytanie od Karoliny, czy tarczyca może mieć wpływ na to, że robią mi się torbiele na jajnikach. Ostatnie badania TSH robiłam rok temu i miałam za wysokie. Jeśli miałaś za wysokie TSH, no to ja bym poszła w dalsze badanie po prostu z tytułu tarczycy. Tutaj czy bezpośrednio aż taki wpływ na to, że tworzy się, czy tworzą się torbiele na jajnikach. Nie znam tutaj historii medycznej, więc nie jestem w stanie do końca odpowiedzieć, ale może być to w pewien sposób na pewno skonektowane. I tak jak powiedziałam, odpowiedź układu immunologicznego, czyli całego twojego ciała w stosunku do tarczycy. Także fajnie by było sprawdzić. Ja na pewno, jeśli miałaś wysokie TSH, to ja na pewno bym robiła anty-TPO i anty-TG. To od razu mówię, że z marszu bym robiła te badania. Pytanie też, jak wyglądają twoje hormony płciowe, bo to są duże zależności, już na które należy spojrzeć po prostu na badaniach, konkretnie na twoich wynikach, tak? Fajnie jeszcze, jakby były jakieś wyniki do porównania, na przykład jeszcze sprzed roku. I o tym też pamiętajcie, jeśli się badacie nawet profilaktycznie, to te wszystkie badania sobie składajcie, to jest taki tip już w zasadzie, składajcie sobie te badania, ponieważ takim jednostkowym badaniem, czy to morfologii, czy hormonów tarczycy, ciężko jest cokolwiek określić. Prawda jest taka, że musimy mieć jakiś punkt odniesienia. I tak samo właśnie przy tarczycy. Dobrze, żeby były jakieś wcześniejsze badania lub na przykład skoro robiłaś to rok temu, zrób to jeszcze raz, tak? I wtedy lekarze też są w stanie po prostu porównywać te wyniki i jakkolwiek się do nich odnosić, bo choć wiem, że teraz użyję bardzo niemedycznego określenia, czasami ktoś wam powie jako medyk, że taki pani urok, no musicie pamiętać o tym, że wszelkie normy zawarte w badaniach są normami, pewnymi przyjętymi ogólnie. A czy każdy z nas jest taki sam? No nie, nie jest. I żeby pracować naprawdę dobrze na wynikach krwi, na wynikach pochodzących z badań krwi czy hormonów, to najłatwiej jest właśnie mieć odniesienie do tego, co było wcześniej, ponieważ jeśli widzimy, że pewne poziomy czegoś się utrzymują, ale na przykład ktoś się czuje okej, tak? No to jest to dla nas sygnał, że jakby jego ciało może pracować w ten sposób. Może się zaadaptowało, to jest jedna opcja, ale być może rzeczywiście po prostu w ten sposób działa i nie musimy być idealnie w połowie normy każdego, nie wiem, chociażby hormonu, który badacie, bo to nie w tym rzecz, tak? Bo na przykład zobaczcie, TSH 2,5 czy 2 będzie się mieścił w normie, takiej ogólnie przyjętej tam w wynikach laboratoryjnych. Natomiast jeśli przyjdzie kobieta, która stara się o dziecko,
i już wszem i wobec, to są badania 2014, z tego co pamiętam, mówi się o tym, że zbyt wysokie TSH, czyli powyżej 1,5, dyskwalifikuje trochę zajście w ciążę tej kobiety. Więc, a nadal jest w normie, tak? Bo 2 też jest w normie, 1,5 jest w normie. Widzicie? Jest norma, a jednak okazuje się, że są jakieś grupy wybrane, gdzie będzie to miało bardzo duży wpływ. Także też o tym gdzieś tam należy pamiętać, że warto to zbierać, warto porównywać i bardzo również warto obserwować siebie. Ale wracając do objawów, jakie mogą wskazywać na to, że macie problemy z tarczycą lub macie Hashimoto na przykład. Słuchajcie, teraz tak, jeśli chodzi o tarczycę, to tak naprawdę będziemy dzielić sobie, ja to podzielę tak szybciutko na potrzeby tego wykładu, na dwie części, czyli podzielę sobie to na niedoczynność z Hashimoto, bo to jest dosyć podobna pula objawów, i na nadczynność. Jeśli chodzi o nadczynność tarczycy, bo o tym najmniej dzisiaj, ciągłe pobudzenie, drżenie rąk, suchość w gardle, to są takie osoby turbochaosy, tak? To raczej w tym kierunku, ale jednocześnie nie mogące spać, stresujące się, bardzo szczupłe, z tym Wam się będą kojarzyły osoby z nadczynnością, to będą osoby bardzo szczupłe. I tak w skrócie to. Do tego tam są jeszcze takie specyficzne objawy, jak delikatny wytrzeszcz oczu, nadmierne pocenie się i tak dalej, i tak dalej. Ale o tym dzisiaj nie mówimy, więc idziemy do niedoczynności i do Hashimoto. Niedoczynność tarczycy, która bardzo często jest skonektowana bezpośrednio z Hashimoto. W ogóle o Hashimoto mówi się, że to jest skąpoobjawowa choroba. Co to znaczy? To znaczy, że to taki subtelny zabójca jest. Ja tak nazywam Hashimoto, ponieważ przy Hashimoto Wasze objawy będą się pojawiały bardzo subtelnie, one będą bardzo małe i trudno jest w zasadzie złapać ten moment, czy Wy jesteście zmęczeni, zmęczone, czy po prostu to są zaburzenia z tytułu tarczycy. Z reguły ludzie się orientują już, jak jest trochę za późno, więc gdzieś tam raz na jakiś czas warto sobie tą tarczycę po prostu zbadać, bo tak jak powiedziałam, niestety Hashimoto jest taką chorobą, która bardzo mało objawów może pokazywać i one są subtelne, czyli to będzie zmęczenie, to będzie takie chroniczne zmęczenie, to żebyśmy mieli jasność, czyli śpię 10 godzin, wstaję i jestem zmęczony, zmęczona. To mogą być różnego innego jakiegoś tam poziomu stany zapalne jakichś innych narządów na przykład też może być. Mogą być właśnie zaburzenia innych hormonów leczone przez bardzo długi czas, ale nikt nie wpadł na to, żeby zrobić na przykład badania tarczycy. Poza tym to nie jest popularne jeszcze, żeby na przykład właśnie przy zaburzeniach z hormonami płciowymi robić też cały panel tarczycowy. Nie oszukujmy się, no jakby to jeszcze nie jest takie bardzo, bardzo popularne, choć kobiety na Hashimoto chorują 7 do 12 razy częściej niż mężczyźni, więc teoretycznie no jakby zdecydowanie kobiety są w tej silniejszej grupie narażenia, no ale nadal gdzieś tam, nawet pomimo innych wyników jakieś tam, które mamy, nie kierowane są te osoby na pełny panel tarczycowy, a przede wszystkim na przeciwciała. Wynika to też trochę z systemu zdrowia u nas, ale jakby tego nie będę rozwijać. To badanie nie jest drogie, warto to zrobić na własną rękę. Dobrze, może być tak, że będzie... I tutaj obalę pewien mit teraz. I dużo osób mnie znienawidzi za to, ale go obalę. To nie jest tak, że jak macie Hashimoto, tudzież macie niedoczynność tarczycy, to nagle turbo tyjecie. To tak nie działa. I to są badania 2018 Chiny. No i niestety powinowactwo do otyłości z tytułu Hashimoto nie jest tak duże, jak otyłości do Hashimoto. Czyli co to znaczy? Jak jestem już otyłą osobą, tudzież wrzucam na wagę, to oni zbadali tam na swojej populacji, że to jest, żeby Was nie skłamać, mam zapisane, 191% większe prawdopodobieństwo, czy prawie 200% większe prawdopodobieństwo jest wystąpienia Hashimoto u osób otyłych niż u osób o prawidłowej masie ciała, a nie odwrotnie. Występuje ta korelacja. Mam Hashimoto, przybieram na wadze, okej, ona występuje, ja się z tym zgadzam, ale powinowactwo w drugą stronę. Jestem osobą otyłą i z tego tytułu mam Hashimoto,
jest dużo większa. I sorry, zbadano to. Także przepraszam wszystkie osoby, które myślały, że nie mogą schudnąć tylko przez Hashimoto. Oczywiście ono to bardzo utrudnia i choroby tarczycy bardzo utrudniają obniżenie masy ciała, ja się z tym zgadzam. Natomiast nie jest tak, że nie da się tego zrobić, nie jest tak, że wszystko można na te choroby zrzucić i że one są wszystkiemu winne. I zaraz powiemy sobie o tym, jak to poukładać i jak żyć i jak trenować z Hashimoto. A więc, moi drodzy, wygląda to w ten sposób, że jeśli już wiecie, macie zdiagnozowane Hashimoto, przyjmujecie leki lub bądź nie przyjmujecie, takim pierwszym rzutem najczęściej przy chorobach tarczycy w różnym stopniu przyjmuje się Eutyrox, czasami Nowotyral i jeszcze jakieś tam inne farmakologie, natomiast jakby nie biorę, ale jeśli bierzecie i macie, to też wypracowanie tej dawki z waszym lekarzem będzie bardzo istotne, tak? Ponieważ wypracowanie odpowiedniej dawki w przypadku zaburzeń tarczycy będzie turbo istotne, ze względu na to, że pamiętajcie, że to ma wpływ na wasze inne hormony też. Więc ważne, żeby mówić o tym lekarzowi, jak się czujecie i jak działacie. Jest pytanie, także od razu to jadę z tym. Jakbyś, Kasiu, jakbyś była początkującym trenerem personalnym, podjęłabyś się pracy z osobą chorą na Hashimoto? Tak. Tylko pytanie, czy wiesz, jak to zrobić? I nie wiem, co to znaczy początkującym, w sensie, czy masz na ten temat wiedzę, czy nie, bo może się okazać, że na przykład o Hashimoto wiesz bardzo dużo, ale co bym w takiej sytuacji zrobiła i co właśnie zaczynam mówić, to słuchaj teraz, Mateuszu, bardzo uważnie, bo o tym właśnie teraz będzie mowa. Jak pracować z Hashimoto jako trener lub jako osoba, która chce iść do trenera lub jako osoba, która sama sobie trenuje, jakby planuje swoje treningi, ale nie wie, jak to zrobić przy Hashimoto. Więc po pierwsze, pierwszy point, tak, osoby z chorobami tarczycy, tak, one mają trenować, one mają prowadzić zdrowy tryb życia, a aktywność fizyczna jest jednym z jakby z najlepszych w ogóle czynników, który powoduje, że to Hashimoto zaczyna przechodzić w stan regresji, tak, czyli ono się zaczyna delikatnie wycofywać. Natomiast oczywiście ten trening musi być odpowiednio zaplanowany, ale jak go zaplanować? Słuchajcie, no po pierwsze, żeby zaplanować coś do Hashimoto, to tak jak już powiedziałam, to Hashimoto należy mieć klepnięte, potwierdzone, tak, ono jest. Kolejną rzeczą, jaką warto zrobić, bo tak jak powiedziałam, mówiąc o Hashimoto, mówimy o problemach całego organizmu, to nie jest tak, że wyleczę sobie tarczycę, wezmę magiczną setkę Eutyroxu i będzie spoko. Nie, czynniki środowiskowe, stres, nieodpowiednia dieta, zbyt mała ilość snu, zbyt mała ilość odpoczynku będą predysponowały do tego, że za chwilę stówka to się zrobi 150, a 150 się zrobi 175 albo odwrotnie i będziecie pchać w siebie farmakologię, zaczną się pojawiać inne choroby autoimmunologiczne, ponieważ o tym też należy pamiętać, że choroby autoimmunologiczne mają powinowactwo bardzo duże do innych chorób autoimmunologicznych. Co to znaczy? Jeśli raz wasz organizm zaatakuje was samych, to bardzo prawdopodobne, że zrobi to też w innym kierunku. Stąd na przykład ten ciekawy mit, trochę prawdziwy, trochę nie, że osoby, które mają Hashimoto, nie mogą jeść glutenu. Powiem na końcu o diecie i o tym, jak to ustalać. Tak, może być tak, że część z tych osób nie może jeść glutenu, ale nie dlatego, że ma Hashimoto, tylko dlatego, że ma na przykład celiakię również, która również jest chorobą autoimmunologiczną. No i koło się zamyka, tak? Cały czas bazujemy na autoimmunologii, na atakowaniu naszego ciała przez nasze komórki własne. Tak niestety może być. Ten gluten nie jest obligatoryjny do wykluczenia, czyli że trzeba stuprocentowo, mam Hashimoto, nie mogę jeść glutenu. Nie, tak nie. Nie musi tak być. Wszystko rozsądnie, to o czym mówiła Paulina, ale do tego na pewno wrócimy. Jeśli chodzi o trening, mam stwierdzone Hashimoto, biorę daną dawkę leków, obserwuję swój organizm i to jest dla mnie bardzo ważne. I każda osoba i tak też moi podopieczni mają taki nakaz, w czym oni się czują dobrze. Czyli jak oni się czują dobrze i z jakim treningiem oni się czują dobrze. Jeśli chodzi o Hashimoto, to akurat tutaj będą pewne wykluczenia, jeśli chodzi o treningi. Dlaczego? No teraz tak szybciutko się zastanawiając. Jeśli stwierdzimy, że i co już wiemy, tak, że czynnikiem środowiskowym, takim jednym z najsilniejszych jest stres, tak, czyli jakby napięcie psychiczne i wypalenie nadnerczy, czyli kortyzol, czyli hormon stresu, no to okaże się,
że no to co, to ja muszę wyeliminować stres? No dobrze by było w zasadzie, natomiast wiemy, że w obecnych czasach jakby jeszcze w takim stresie podświadomym, który mamy, chociażby z tytułu koronawirusa, no chyba ciężko będzie to zrobić. Mamy takie czasy, że cały czas gonimy, więc jakby trudno nam się pozbyć absolutnie stresu, ale możemy się nauczyć nad nim panować lub niwelować go, chociażby właśnie aktywnością fizyczną, o której mówię. Jakie ograniczenia treningowe będzie dawało Hashimoto? I tutaj, jeśli ktoś jest zainteresowany, to karteczka i notujemy. Hashimoto, ponieważ jednym z czynników generujących dla organizmu jest stres, a pamiętajcie, że trening jest swego rodzaju stresem dla organizmu, wykluczane będą bardzo ciężkie treningi. Co to oznacza? Takie badania przeprowadzono chyba w 2017 roku, żeby Wam, czy 2016, jakoś tak, opublikowane na łamach British Journal of Medicine i tam mówiono o takim schemacie pracy, oczywiście to jest schemat, osób właśnie z zaburzeniami typu Hashimoto, że to nie jest tak, że jeśli ich trening maksymalny, to jest ich tętno maksymalne. Nie. Mówimy o tym, że jakikolwiek rodzaj wysiłku wykonywany przez osobę posiadającą Hashimoto, to ma być ich maksymalny poziom, to nie będzie z tego prostego wzoru 220 minus wiek i pracuje sobie tam natętnie, tylko to ma być 220 minus wiek, 70% tej wartości. Zobaczcie, jak nisko, tak? Tym bardziej, że no jakby to jest taki bardzo ogólnie przyjęty wzór i ja na przykład absolutnie się do niego nie zaliczam. Można też wykonać sobie badania, tutaj po prostu próbę wydolnościową, chociaż też nie do końca przy osobie z Hashimoto, bo to znowu będzie bardzo duży stres. Ale po prostu trzeba pamiętać o tym, że ten wysiłek musi być ich jakby maksymalne obciążenie treningowe, jakie osoba z Hashimoto może przyjąć na treningu, to nie jest jej maks, tylko to jest poziom umiarkowany, ok? Ona nie może czuć się po treningu bardzo zmęczona. No i co to nam zrobi? No, jak ktoś kocha treningi po prostu do zajechania się, a ma Hashimoto. No niestety ja jako trener polecałabym wykluczanie tych treningów i też jakby zmniejszenie objętości jednostki treningowej. Co mam na myśli? Tak jak dla normalnego, że tak powiem, w pełni zdrowego człowieka podopiecznego, zaplanowalibyśmy jako trenerzy powiedzmy 4 jednostki treningu siłowego, tak? Tak dla osoby z Hashimoto myślę, że 2 tygodniowo to jest maks. Dlaczego? Dlatego, że jeśli dacie bardzo duże obciążenia i wywołacie stres dla układu nerwowego, tak? No to okaże się, że wykonanie treningu siłowego jest swego rodzaju stresem, który będzie podbijał nam troszeczkę działanie układu immunologicznego w górę. Co za tym idzie, będzie wpływał negatywnie na osobę posiadającą Hashimoto, co znaczy będzie nasilał objawy, czyli na przykład ciągłe zmęczenie. Padło pytanie od Mateusza, czyli trening typu Tabata jest wykluczony u takich osób. Zaraz to wyjaśnię, bo to jeszcze nie skończyłam, więc cały czas o tym mówię. To nie jest tak, że ten trening jest wykluczony, bo jeśli jakikolwiek trening zaadaptujemy dobrze, tak? To on jest możliwy. Tylko teraz tak, co dalej z treningami? Generalnie, biorąc pod uwagę całe pochodzenie schorzeń Hashimoto, jakie mamy, trening u osób z Hashimoto nie powinien być bardzo długi, tak? Czyli nie rozciągamy tej jednostki treningowej, treningu siłowego na przykład na 1,5 godziny. Ok, to jest za dużo. To tak nie zadziała, to będzie tylko gorzej. Można też to, o czym mówiłam, o tętnie maksymalnym. I teraz tutaj zobaczcie, Tabata będzie takim treningiem, gdzie bazujemy na wywaleniu swojego tętna maksymalnie w górę. Dlaczego Tabata z jednej strony jest spoko, a z drugiej nie? Okej. Z jednej strony w porządku, dlatego że osobom z chorobą Hashimoto zaleca się krótkie, ale dosyć intensywne wysiłki. Jak to rozumieć? To, co powiedziałam wcześniej, 70% tętna maksymalnego, to gwarantuję Wam, że grotabat, które znacie, czy grotabat, które ułożycie, będzie przekraczało u tych osób, bo jak weźmiecie panią, która ma lat, nie wiem, 45, zrobicie wzór 220 minus 45, macie wynik, z tego dopiero wyciągacie 70%, to okazuje się, że ona wcale nie może na takim wysokim tętnie pracować, tak?
bo gdzieś tam jest to w tych zakresach już poza tymi 70% jej maksa, nie do końca powinna tam być, ponieważ wywoła zbyt dużą reakcję organizmu. Dlatego ta bata dobra, bo trwa krótko, 12 minut to jest w porządku, ale pamiętajcie, że nie możemy zbyt mocno impulsować tych osób. Tam nie może dochodzić do dużego pobudzenia układu nerwowego. To ktoś powie, aha, no dobra, to ja sobie pójdę na godzinę kardio i będę natętnie 110, to wtedy będzie w porządku. Bardziej w takim przypadku takiego spokojnego treningu proponowałabym na przykład działanie, okej, możesz zrobić godzinę, ale zrób pół godziny rano, pół godziny po południu takiego spokojnego wysiłku i to też będzie lepiej zaadaptowane przez osobę, która posiada Hashimoto i przez ciało, które po prostu jakby jest obciążone Hashimoto. Także to nie jest tak, że to jest wykluczone. To nie jest wykluczone, to da się zrobić, tylko to trzeba mądrze po prostu zaplanować. Na pewno nie będziemy u takich osób z Hashimoto przeprowadzać treningów w szukaniu ciężaru maksymalnego. Tak? To jest bardzo wysoki stres dla układu nerwowego i zapewne ta odpowiedź organizmu będzie taka, że po prostu nie zadziała to pozytywnie. Rodzaje treningu już wymieniłam. Trening siłowy nie jest treningiem wykluczonym, ale musi być odpowiednio zaprogramowany i bardzo długi proces wdrażania w ten trening musi być, co oznacza, że jeśli u normalnej osoby daje umowne daty, umowne to jest taki umowne wartości, umowne to jest takie mądre słowo teraz używane przez nasz rząd. Umownie dajmy na to, że osobę wprowadzacie w trening siłowy, zakładacie, że to jest pierwsze 30 dni, gdzie wy wprowadzacie w ogóle osobę w trening, jakikolwiek, tak? Że to jest takie przygotowanie do treningu. Jeśli ktoś ma Hashimoto, dajcie tej osobie więcej czasu, a w zasadzie jej ciału więcej czasu, bo to, że psychicznie na przykład ta osoba będzie się czuła świetnie i ona chce więcej, to wcale nie oznacza, że na przykład za chwilę zrobicie po prostu przemęczenie tego organizmu bardzo szybko i ona po 2 miesiącach powie, nie, no to jest totalnie nie dla mnie, cały czas chodzę zmęczona, ja w ogóle nie mam sił już na nic i te treningi to są totalnie jakaś katorga, tak? Nie tędy droga niestety, tutaj trzeba mieć taki mądry hamulec w głowie, jeśli chodzi o trenowanie u tych osób. Dlaczego? Dlatego, że jeśli zrobicie przetrenowanie temu ciału, które ma problem z Hashimoto, ma problem z wyrównaniem pracy tarczycy, to okaże się, że ona nie będzie miała efektów, a czasami ten główny cel, za jaki ludzie przyjmują, ja chcę schudnąć, będzie absolutnie nie do osiągnięcia i będzie totalnie odwrotny. I ona będzie magazynować na przykład, tak? I po prostu jakby zacznie, krótko mówiąc, przybierać na wadze i to nie będzie takie czyste przybieranie na wadze, bo budujemy masę mięśniową. Nie, po prostu to ciało będzie się skrajnie bronić. Więc pamiętajcie, że trzeba to tak przeprowadzać u siebie bardzo regularnie i tak bardzo płynnie się wprowadzać w każdy rodzaj treningu. Treningi powinny być krótkie w czasie, one mogą być anaerobowe, czyli one mogą być treningami beztlenowymi, jeśli wasz próg tętna na to pozwala, okej, to nie jest tak, że on musi być tlenowy lub beztlenowy, nie, mogą być zarówno treningi tlenowe, jak i treningi beztlenowe, oczywiście te tlenowe z naciskiem na tym, żeby one były krótkie, tak, i mieściły się w tej strefie tętna, o której powiedziałam, czyli 70% maksa, nie więcej. I o tym należy pamiętać. Bo to jakby jest bardzo istotne do tego, żeby nie robić reakcji stresowej, czyli znowu rzutu kortyzolu. A jak już jesteśmy przy tym kortyzolu, to też pamiętajmy, że trening potrafi nam, oczywiście przy treningu to część osób może wie, ale ja to wyjaśnię, wytwarza się i adrenalina, i kortyzol. To nie jest tak, że wypalamy tandecza treningiem, absolutnie, bo tutaj bardziej chodzi o stosunek wytwarzania adrenaliny do kortyzolu. I adrenalina generalnie jest raczej tym, w tym zestawieniu akurat konkretnie, będzie tym bardziej pozytywnym hormonem. I jakby na treningu to działa, tak? To się dzieje, ona delikatnie rośnie. Najfajniejszą sytuacją jest w ogóle poprzez system na przykład pracy treningiem oddechowym, wytwarzania dosyć dużej ilości adrenaliny bez kortyzolu. To jest bardzo fajne, to taki kolejny etap wtajemniczenia tej pracy. To też warto sobie o tym poczytać. W każdym razie bardzo istotne tutaj będzie, żeby po prostu, jeśli to jest
jeśli trenujemy anaerobowo, tak, czyli krótki wysiłek, ale bardzo intensywny jakby dla osoby z Hashimoto, to róbcie to rano. Nie róbcie treningów wieczorem. Dlaczego? Bo jeśli podbijecie troszeczkę kortyzol i adrenaliny, to okaże się, że nie możecie spać. Tak? To bardzo Hashimoto i w ogóle zaburzenia tarczycy są takimi schorzeniami, które wymagają mega regularności. Naprawdę bardzo dużo robi poukładanie po prostu trybu życia. To jest to, z czego ja się trochę śmiałam z Edytką na początku, nie? Że mówię, nie, ja mam work-life balance, ja się uczę tego i tak dalej. Ale naprawdę, i to po sobie mogę powiedzieć, że poukładanie trybu życia naprawdę w bardzo dużej mierze no, pozwala na remisję Hashimoto. I tu już odpowiadam na pytanie, które właśnie się pojawiło, czy da się wyleczyć z Hashimoto. 100% mówi się o tym obecnie, że się nie da, ale da się przeprowadzić stan Hashimoto w stan uśpienia. Czyli po prostu wycofać wszelkiego rodzaju objawy. Jakie są? Odpowiem na pytanie Magdo na końcu o morsowaniu. Dobra? Więc czy da się wyleczyć z Hashimoto? Możemy wprowadzić ją w tryb remisji? Ale nie możemy się z niej całkowicie wyleczyć, tak? Dobrze, to jedziemy dalej. Okej, okay, bo troszkę tak mnie rozwijają te pytania, ale daję radę, spoko. Myślę, że jest okej. Okay. Słuchajcie, czy jest ciekawie, czy jest coś jeszcze, o co chcecie spytać, to piszcie oczywiście, bo ja tutaj cały czas czuwam, jak widzicie, nad tymi pytaniami i staram się odpowiadać. Mam nadzieję, że zrozumiale przede wszystkim, postaram się jak najłatwiej. Podsumowuję systemy, dziękuję bardzo. Podsumowuję systemy treningowe. Kolejna część z mojego dzisiejszego wykładu, którą podsumowuję, stawiam kreskę i idę dalej. Więc tak, pierwsza rzecz, jeśli chodzi o trenowanie, to po pierwsze ustawienie regularnego trybu pracy, życia i trenowania. I to jest mega, mega, mega istotne. To jest rzecz pierwsza. Po drugie, trening siłowy, a i owszem, ale myślę, że nie więcej niż 2 jednostki treningowe w tygodniu. Bardziej bym się tu skupiała ja osobiście na treningu funkcjonalnym, może dlatego, że to mój konik trochę, ten trening funkcjonalny, a nie taki czysty trening siłowy. Natomiast rzeczywiście pamiętajcie, że osoby z Hashimoto muszą mieć dłuższy czas na regenerację, tak? To jest kolejna rzecz, to jako trzeci punkt spokojnie można podać, że jeśli zrobicie jednostkę siłową, to nie tak jak w przypadku normalnej osoby, no normalnej, po prostu osoby, która nie ma Hashimoto, no przepraszam, że ja używam takich stwierdzeń, ale jeśli nie macie problemów z tarczycą, jesteście poukładani i te hormony są ok, to powiedzmy, że 48-72 to oscylujemy w tych czasach do pełnej regeneracji tego mięśnia, oczywiście w zależności od treningu, ale gdzieś będziemy mówić o tych wartościach umownych. Natomiast osoba z Hashimoto będzie potrzebowała więcej, tak? Tu będziemy mówić o procesie 72 i więcej, ok? I bardziej idziemy w to więcej, bardziej idziemy w 4 doby do regeneracji niż w 3, 4-5, ok? Więc jeśli trening siłowy, to raczej skrócony do 2 jednostek, nie wyciągamy go w czasie bardzo długim, skracamy jednostki treningowe, czyli robimy je krótkie, ale za to możemy robić je częściej, czyli spokojnie możemy robić powiedzmy pół godziny rano, pół godziny wieczorem. Pamiętajmy, żeby ciężkich jednostek i jednostek beztlenowych nie robić wieczorem, dobra? Dlaczego? Dlatego, że może się wydzielać kortyzol i możemy sobie destabilizować jakby też między innymi spanko, krótko mówiąc, a spanko w życiu ważne jest przede wszystkim przy Hashimoto. Efektywny sen też będzie bardzo ważny. Pojawiło się kolejne pytanie o zimno. Ja jestem morsem i obiecuję, że odpowiem Wam na to pytanie. Także zostawiam morsa na koniec. I kryokomory i inne zimne rzeczy. Dobra, więc podsumowując trening, mniejsze obciążenie, wzór taki podstawowy, którym możecie się posługiwać, jeśli nie bardzo wiecie, jak to określić, to tętno waszego podopiecznego, wasze osobiście, jeśli trenujecie sami same. 220 minus wiek lub próba wysiłkowa, chociaż tutaj mówię, też będzie dyskusyjna ta próba wysiłkowa, więc 220 minus wiek i 70% tej wartości uznajecie za poziom maksymalny tętna, jaki możecie uzyskać na treningu, żeby mieć efekty z tego treningu, a nie żeby wprowadzać się w stan jeszcze większej autoagresji w stosunku do siebie, własnego ciała, tak to nazwę. Krótkie jednostki, ale często.
Jeśli trening siłowy, to raczej byśmy skrócili do dwóch jednostek, taki, który buduje, że tak powiem, mocno masę mięśniową, ten trening siłowy, to raczej do dwóch jednostek, co nie oznacza, że takie osoby mogą trenować tylko dwa razy w tygodniu, bo jednostka intensywna treningu siłowego może być dwa razy w tygodniu, ale przecież mogę zrobić pomiędzy tym, czy spokojny trening cardio, czy chociażby trening funkcjonalny, który będzie o niższym obciążeniu. Tutaj bardzo dużo obserwacji Waszego podopiecznego i bardzo dużo tego feedbacku od osoby ćwiczącej, czyli jeśli ktoś jest sobie trenerem, że tak powiem, to należy tutaj pogadać ze sobą, tak to nazwę, ponieważ to Wy wiecie dokładnie, kiedy Wasze ciało jest zmęczone. Trzeba obserwować bardzo mocno siebie. Tu taki bardzo duży self-love musi powstać i taka duża komunikacja ze sobą, bo naprawdę jak poukładacie dużo rzeczy w tym trybie życia, ale też w sensie psychicznym, czyli jeśli nauczycie się walczyć ze stresem, poznacie techniki, to jest naprawdę zupełnie normalne i jakby bardzo coraz bardziej popularne. Taka praca samego ze sobą, trochę coachowanie się też, a jak nie ze sobą, to też ze specjalistą, dlaczego by nie, bo to naprawdę może rozwiązać Wasze problemy i gdzieś tam ten chaos, który się pojawi, może być. Jeśli chodzi o efekty treningowe, to pamiętajcie o tym, że to tak samo jak z wprowadzaniem do treningu, jeśli okaże się, że macie Hashimoto, to nie liczcie na to, że Wasze efekty treningowe przyjdą. Nie ma takiej opcji niestety, Hashimoto skutecznie będzie to utrudniało, ale tutaj w zanadrzu już idę z jedzeniem do Was, do Hashimoto i będę mówić o jedzeniu, ponieważ tak jak powiedziałam, Hashimoto jest chorobą, która wymaga ultraregularności, ale też bardzo duży wpływ na to, co się dzieje, mają Wasze jelita. I generalnie to, co jecie, więc Hashimoto jest takim bardzo złożonym, ogólnym zespołem, a w zasadzie odpowiedzią, co prawda z gruczołu tarczycy i z tego narządu wydzielania wewnętrznego, czyli tarczycy, natomiast jest to choroba autoimmunologiczna, czyli odpowiedź Waszego układu odpornościowego i w zasadzie nieprawidłowe jego działanie, co jest bardzo istotne. Także możecie trenować ileś razy w tygodniu, ale w ten, nie tylko dwa, ale w ten stan trenowania należy się powoli wprowadzać, tak? To nie jest też tak, że nagle, o, dzisiaj biegam codziennie piątkę, pyk, robię. No nie, to nie zadziała. Musicie bardzo słuchać swojego ciała, bądźcie cierpliwi, cierpliwe, czekajcie na efekty i naprawdę też to nie jest tak, że trening do zajechania się jest jedynym wyjściem, bo przy Hashimoto będzie wręcz odwrotnie i absolutnie nie przyniesie on nic dobrego, a w zasadzie przyniesie tylko złe, bo jeszcze większe rozregulowanie. Słuchajcie, sypią się pytania, a ja mówię dokładnie 47 minut i 45 sekund do Was, a chcę jeszcze powiedzieć o diecie, więc mówię o diecie, a pytanka już podsumuję z Edytką. Dobra, słuchajcie, jeśli chodzi o dietę, no bo tak jak powiedziałam, regularność, regularność, regularność. Jeśli chodzi o aktywność fizyczną, pomimo tego, że trzeba tą aktywność adaptować, tak, do tego, co się dzieje z Wami, czyli z tym, że zapewne jesteście i słuchacie teraz o Hashimoto, więc albo macie, albo podejrzewacie, albo po prostu okazuje się, że macie jakiegoś podopiecznego, podopieczną, który ma. Projektujcie naprawdę bardzo odpowiedzialnie, to pierwsza rzecz. Jeśli macie wątpliwości, odsyłajcie do medyków, ciśnijcie o to, żeby były badania, ale też wymagajcie od Waszych podopiecznych regularności, bo jeśli to się nie zmieni, to naprawdę reszta się też nie zmieni, bo to, co robicie na co dzień, to jest suma małych, wypadkowych rzeczy, która daje efekt w Waszym ciele, tak? I niestety zbieramy sobie bardzo wiele rzeczy w naszym życiu przez całą ciągłość jego i to tak już z gabinetu fizjoterapeuty. Wie Pani, bo bolą mnie plecy. Ja mówię, dobrze, od kiedy? No nie pamiętam. Ale ktoś oczekuje, że ja to na przykład naprawię w ciągu godziny. Nie da się, po prostu często się nie da tego zrobić, no bo jest to suma nakładających się na siebie bardzo, 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 bardzo długo małych rzeczy i tak samo będzie najprawdopodobniej z Hashimoto i z innymi chorobami autoimmunologicznymi, bo musi dojść do sytuacji, w których Wasz organizm zaatakuje Was samych,
Więc regularność bardzo ważna, aktywność fizyczna globalnie bardzo ważna. Dlaczego? Ja jestem ultra propagatorem aktywności fizycznej i w ogóle jakby nie przepadam za farmakologią, pomimo tego, że jestem współświadka medycznego mocno. Natomiast dopóki nie muszę używać farmakologii, to jej nie używam. Dlatego bardzo polecam dietoterapię i bardzo polecam aktywność fizyczną. Dlaczego? Aktywność fizyczna po pierwsze pozwala Wam obniżyć masę ciała, po drugie redukuje stres, po trzecie daje Wam mega zadowolenie z siebie, bo jeśli macie bardzo mądrze opracowane cele w swojej aktywności fizycznej i dopasowany cel, pamiętajcie, cel musi być realny, to do tego jeszcze macie bardzo dużo satysfakcji z tego, że po prostu wykonujecie coś i jest kurde, zrobiłam, nie? A po prostu wow, ekstra, daję radę. Przestajecie narzekać totalnie na to, co się dzieje, tylko po prostu macie duże zadowolenie z siebie i ten poziom też takiej samoakceptacji i tego, że potraficie, pomimo tego, że macie przeszkody w życiu, potraficie z tym żyć, potraficie sobie z tym poradzić, także bardzo, bardzo polecam. Jedzonko, jestem na jedzonku. Bardzo się cieszę, że się pytam, że się sypią dalej pytania. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chodzi o jedzonko w Hashimoto i o to, jak się powinniśmy odżywać. Słuchajcie, Paulina już powiedziała, nie, że to racjonalne odżywianie jest i we wszystkim. Czy jesteście po ciąży, czy trenujecie, czy macie Hashimoto, czy macie nadczynność tarczycy, czy jesteście w ciąży, czy jesteście człowiekiem, który się szykuje do zawodów kulturystycznych. To racjonalne odżywianie stoi zawsze na pierwszym miejscu, bo po pierwsze to jest wasze paliwo, czyli to, jak wy się czujecie, bardzo często zależy od tego, co zjecie. Krótko mówiąc, ja na przykład należę do osób, które jak są głodne, to są bardzo złe, bardzo. Do tego stopnia, że pada pytanie, głodna jesteś, bo jesteś taka zła. No więc tak, jeśli chodzi o jedzenie w Hashimoto, po pierwsze poukładane, to trochę tak jak z zaburzeniami metabolicznymi, nie? Tutaj już wchodzimy znowu w kolejne takie zakresy. Zobaczcie, bardzo poukładane jedzenie, czyli fajnie, żebyście jedli regularnie. To jest jedna rzecz. Zbilansowane te posiłki muszą być, to jest druga rzecz. A trzecia rzecz, jakie są wykluczenia w Hashimoto? I oto wchodzimy w ten magiczny temat wykluczeń w Hashimoto i w chorobach tarczycy. Okej, okay. Kiedyś istniało takie określenie, że są pewne warzywa wolotwórcze, co oznaczało nic innego, że nie wolno jeść warzyw, które zawierają goitrogeny, czyli wszelkie warzywa kapustne, warzywa krzyżowe, czyli kapusty, kalarepy, rzodkiewki trochę mniej, trochę można, brokuły, kalafiora. Ja bym powiedziała tak, obecnie troszeczkę to się zmieniło, to nie jest tak, że nie można w ogóle i w ogóle macie to absolutnie, totalnie wykluczyć na amen, natomiast fajnie, jak będziecie tego spożywali mniej i znowu obserwujcie wasze ciało. Co jeśli chodzi o ten piekielny gluten? Ja jako miłośniczka włoskiej pizzy, glutenu nie jem na co dzień, ale we włoskiej pizzy zawsze, więc znowu, bardzo racjonalnie, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, pamiętajcie, że jeśli ewidentnie źle się czujecie po produktach mącznych, tak, no to spróbujcie je odstawić, powoli wprowadzać, albo być może zasygnalizujcie swojemu endokrynologowi, ginekologowi, akurat w przypadku kobiet może być to ginekolog, endokrynolog, lekarzowi, który was po prostu prowadzi z tym zaburzeniem tarczycy, zasygnalizujcie, że bardzo kiepsko się czujecie po jedzeniu glutenu i być może trzeba będzie zrobić badania w kierunku jakiejś choroby związanej z Hashimoto, również autoimmunologicznej, między innymi na przykład celiaki, o której powiedziałam już dzisiaj, ponieważ one lubią występować razem. Więc generalnie ten gluten znowu nie jest absolutnie zakazany, ale warto sobie przetestować po prostu na podstawie wykluczenia ze swojej diety, sprawdzenia jak się czuję. Ja rzeczywiście czuję się troszeczkę lepiej, a już w ogóle taką rzeczą, którą dosyć mocno wykluczam, ja osobiście z diety, pomimo tego, że jakby wszystko jest okej, z tym, że tylko trenuję i dosyć dużo pracuję i dużo się uczę, to na przykład są nabiały. Rzeczywiście ja ich nie jem dużo, rzeczywiście mam taki tryb zamulenia po nabiałach, więc tak na co dzień w diecie raczej ich nie jem, ale znowu, jestem osobą, która je bardzo racjonalnie. Ja jem wszystko, ale jem świadomie i takim głównym hasłem, jakiego używam do swoich podopiecznych, to jest jakość. Chcesz jeść mięso? Okej,
jedz mięso, ja też jem mięso, ale ono nie jest bardzo często jedzone i ono nie jest z jakichś takich, wiecie, że ono aż tam świeci i po prostu jest kurczakowym halkiem zielonym, no tylko to jest takie mięsko po prostu z lepszego źródła, tak? Staram się bardzo dużo rzeczy robić sama i staram się nie jeść absolutnie przetworzonej żywności. I tutaj bardzo bym polecała w dbaniu o jedzenie przy Hashimoto po prostu stawianie na to, na wysoką jakość tych produktów, bo to jest ważne. Oczywiście jedzenie ryb morskich, bo tutaj też jeśli chodzi o tarczycę, to moglibyśmy pójść dalej w zaburzenia wartości jodu. Pamiętajcie, że jod można przedawkować też, bo to mówi się o tym, że dawka dzienna jodu dla osoby dorosłej w tym momencie w Europie Zachodniej to jest około 600 mikrogramów. Więc to miejcie na uwadze, że nie zawsze ten jod można jeść garściami i go suplementować jak się chce, bo akurat jod można przedawkować i na to uwaga. Więc to jeśli chodzi o dietę. Wykluczyłabym również, goitrogeny zawierają również, zawarte są również w orzeszkach ziemnych i o tym się mało mówi. I zawarte są również w kaszy jaglanej. To znowu nie oznacza, że nie możesz jeść kaszy jaglanej, tak? Tylko oznacza to nic więcej, jak kurczę, uważaj na tą kaszę jaglaną, czyli nie jedz jaglanki na śniadanie, kaszy jaglanej z warzywami na obiad i nie wiem, i kaszy jaglanej na kolację w postaci kurczę tostów, bo zrobiłaś gofry z mąki jaglanej i mam tosty, tak? Oczywiście staramy się wykluczać, zresztą bardzo dużo, nawet bardzo dużo trenerów takich dostępnych w sieci, dużo bardziej popularnych, jest informacja o tym, że uwaga, kasza jaglana jednak zawiera goitrogeny i trzeba na nie uważać przy zaburzeniach tarczycy. Więc to jeśli chodzi o dietę. Czy można jeść grejpfruty? Nie mam informacji takich, żeby grejpfrutów jako owoców cytrusowych jeść nie można było. I takiej wiedzy nie posiadam. Obiecuję, że sprawdzę, co z tymi grejpfrutami, natomiast wysoka zawartość witaminy C tak bardzo szybko analizuję, więc nie wydaje mi się, że nie można, natomiast znowu przetestowałabym to po prostu na sobie, bo też czasami jest tak, że pamiętajcie, że pomimo tego, że macie Hashimoto, to możecie mieć też, nie wiem, nietolerancję pokarmową na przykład na coś i akurat konkretnie ten produkt Wam nie leży. Ja na przykład nie jestem turbofanką, lubię brokuły w sensie smaku, ale wiem, że się po nich tak czuję tak średnio, nie? Orzechy bardzo lubię, ale rzeczywiście na przykład nie orzechy takie archajdowe. Chociaż jestem fanką masła orzechowego znowu, które jest z nich zrobione. No, to są takie rzeczy, które jeśli chodzi o dietę, to w pierwszej kolejności jakość i regularność tego jedzenia, czyli nie opuszczacie posiłków, jecie rzeczywiście. I też znowu planowanie, realne planowanie celów, które będzie cholernie istotne. Przy Hashimoto poukładajcie tryb życia, skoncentrujcie się też na tym, czego potrzebuje Wasze ciało, bo często jest tak, że my chcemy wszystko na raz, w ogóle tu i teraz i tak dalej, a tego po prostu nie da zrobić. I jakby te cele muszą być bardzo, 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 bardzo realne. Tym bardziej przy Hashimoto bardzo dużo też cierpliwości musi być w to włożone, a do tego jednocześnie bardzo duże dbanie o siebie i pomimo, że czasem na pewno możecie odnieść takie wrażenie, że no cóż, nie jesteście odpowiednio zaopiekowani przez służbę zdrowia, pamiętajcie, że to Wy ze sobą będziecie żyć do końca życia i Wasz poziom Waszej aktywności, niezależnie od tego, czy macie to Hashimoto, czy nie macie, czy jakość Waszego odżywiania, wpływa na to, jak Wy będziecie po prostu żyć w przyszłości. Więc to jest bardzo ważne, żeby ta, przynajmniej dla mnie osobiście, żeby ta jakość życia była wysoka, a osiągniecie ją tylko wtedy, kiedy będziecie po prostu dbać o maszynę, jaką jest Wasze ciało i paliwo, czyli Wasze jedzenie. Dużo wody, to też jest bardzo istotne. Ach, no i witaminka D w tej diecie, bo ja zapomniałam. Edytka ma dzisiaj dużo witaminki C, oni cały czas świeci słońce, u nas już się zrobiło trochę gorzej, ja też widzę, że mnie tak widać nie do końca, ale mam nadzieję, że mnie słychać, bo ten przekaz słowny mnie jest najważniejszy dzisiaj. No i słuchajcie, jeśli chodzi o witaminę D, pamiętajcie o tym, że 80% populacji, to są dane z 2019 roku, 80% populacji zachodnioeuropejskiej
czyli też między innymi jakby my się w to tam gdzieś zaliczamy, mamy za mało witaminy D. Jeśli chodzi o Polskę, naprawdę to się mówi, nawet w niektórych badaniach mówi się o tym, że prawie 90% osób ma zbyt mało witaminy D. Warto ją suplementować i należy ją suplementować i w ogóle witamina D bierze bardzo duży udział w układzie, jakby w procesach działania układu autoimmunologicznego, więc warto suplementować witaminę D, bardzo, bardzo polecam. No też na pewno z ostatnich słów wiecie, że też niski, bardzo niski poziom witaminy D mają osoby bardzo ciężko przechodzące COVID, co jakby wszystko ma sens, jak to złożymy do tak zwanej kupy, to wychodzi nam po prostu z tego jakaś logiczna całość, że niski poziom witaminy D, słaby układ immunologiczny bądź układ immunologiczny z zaburzeniami, no i okazuje się, że ciężej przechodzi się wszystkie choroby, a pamiętajcie o tym, że Hashimoto to odpowiedź, to jakby choroba autoimmunologiczna, znaczy to jest choroba autoimmunologiczna, czyli związana właśnie z waszym układem immunologicznym, waszym układem odporności, więc tutaj należy na to zwrócić uwagę i suplementacja witaminy D nie jest przeciwwskazana. Jeśli ktoś ma wątpliwości w jakiej dawce, no to ja znowu jako trochę człowiek tabelka będę mówiła, idź, zrób badania, możesz to zrobić prywatnie, poziom witaminy D, idziesz do lekarza, panie, mam tyle, ile mam brać, tak? I wtedy dawka dzienna. Pamiętajmy też, że witamina D lepiej się wchłania w tłuszczach. Także to jest bardzo istotne. Dobra. Słuchajcie, pięknie mi to wyszło. Godzinka, równiutko. Także godzina mojego gadania. Wiem, że było szybko, wiem, że było dużo. Jak ktoś ma pytania, to piszcie, a ja się odnoszę do tych pytań, na które powiedziałam, że odpowiem. Więc, co jeśli chodzi o morsowanie i co jeśli chodzi... I co jeśli chodzi o kriokomorę, bo takie pytanie tutaj padło. Trudne to pytanie jest, ale odpowiem na nie. Przynajmniej w takim zakresie, w jakim moja wiedza na nie pozwala. Jeśli jesteście odpowiednio przygotowani, przygotowane do morsowania, potraficie kontrolować zimno poniekąd, są różne metody oddychania, nastąpi tu lokowanie produktu, przepraszam. Lokowanie produktu, ja osobiście morsuję używając metody Wim Hofa i bardzo polecam. To jest system oddychania, ćwiczeń i pracy z zimnem. Mogę się pochwalić oficjalnie, że wczoraj zrobiłam pełny reset, czyli jakby pełne zanurzenie pod wodę. I później byłam strasznie, wracałam z tymi mokrymi włosami do domu po tym morsowaniu, ale okej. Ale jak widzicie, żyję, mam się dobrze, wszystko jest w porządku. Jaki to będzie miało wpływ na Hashimoto? Czy to będzie za duży stres? Jeśli zrobicie to bardzo nieodpowiedzialnie, na zasadzie o, lecę na morsowanie i wchodzę do zimnej wody, to tak, wasz organizm zapewne odpowie bardzo skrajnie, autoimmunologicznie. Ale jeśli przygotujecie się do tego, nauczycie się oddychać, nauczycie się kontrolować, to tak jak ze wszystkim znowu, trochę racjonalności, małe dawki, dobre przygotowanie, umiejętność oddychania, bo to jest bardzo ważne. I ja bym próbowała. Taką mam odpowiedź. Także to jak najbardziej tak. Generalnie jestem zwolenniczką zimna, więc ja przepraszam, ale to nie jest obiektywna opinia, ok? Ja nie, tutaj jakby ciężko jest mi odpowiadać bardzo obiektywnie, ponieważ wiem, jak zbawienny wpływ morsowanie ma na moje ciało, więc przygotowanie, oddychanie i wtedy myślę, że będzie ok. Obserwujcie, nigdy nie róbcie, na przykład wykluczyłabym absolutnie sytuację osób z Hashimoto i morsowania czy tam kriokomory, wykluczyłabym absolutnie sytuację, kiedy ktoś jest zmęczony, kiedy ktoś jest przepracowany, jest po treningu bezpośrednio, ok, takie sytuacje bym wykluczyła, czyli idziecie morsować tylko jeśli wasz stan ciała, umysłu jest dobry, bo uważam, że wtedy wasze ciało jest w stanie realnie odpowiedzieć prawidłowo na tą reakcję. Takie jest moje zdanie w tym temacie.